Popularny piosenkarz zamieszkał w sercu Gór Świętokrzyskich, w drewnianym domu z pięknym ogrodem. Jak wygląda jego posiadłość na zewnątrz i w środku? Z kim mieszka? Piosenkarz Andrzej Piaseczny postanowił na stałe zamieszkać w Górach Świętokrzyskich. Tradycyjny drewniany dom z niesamowitym widokiem jest jego oczkiem w głowie. Tak wygląda jego posiadłość z lotu ptaka. Życie w Górach Świętokrzyskich obudziło w Andrzeju silną więź z naturą. Oczkiem w głowie artysty jest własny ogród warzywny. Piosenkarz chętnie chwali się sezonowymi zbiorami oraz pracami w ogródku. Piasek nie mieszka sam. Wokalista sporo czasu spędza nie tylko w ogrodzie. Podczas spotkań z najbliższymi częstuje ich własnej roboty smakołykami. Andrzej od kilku lat mieszka w domu w Oblęgorze z ukochaną mamą. W wywiadzie udzielonym Uwadze mówił, że choć oboje są uparci, potrafią się dogadać. Mieszkanie artysty często zamienia się w studio nagraniowe i miejsce spotkań z różnymi muzykami. Musimy mieć gdzieś próby, mówi. Coraz więcej znanych osób się przekonuje, że warto zadbać o aktywność fizyczną nawet w niecodziennej sytuacji. Do grona ćwiczących w domu dołączył także Andrzej Piaseczny. Sercem domu Andrzeja jest kuchnia. Przestronna przestrzeń to idealne miejsce do spotkań towarzyskich oraz do swobodnego przygotowania pyszności. Zawsze, gdy ktoś mnie odwiedzi, znajdę dla niego w mojej kuchni coś pysznego, mówi z uśmiechem Piasek. A teraz zapraszam Cię do obejrzenia pozostałych zdjęć, które udostępnił nam Andrzej. Oczywiście napisz w komentarzu, czy podoba Ci się posiadłość i gust artysty.